Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Nowy most kolejowy w Ostrołęce już wisi nad Narwią. To największy obiekt na około 60-kilometrowej linii nr 35 Ostrołęka-Chorzele, która przechodzi właśnie modernizację. O szczegółach inwestycji mówi Waldemar Grzyb, dyrektor projektu. Most długości 245 metrów, praktycznie ćwierć kilometra. Most o wadze, o masie blisko 1000 ton. Zlikwidowaliśmy starą przeprawę. W tej chwili jest przygotowany ustrój nośny. Konstrukcja wytworzona w Mostostalu w Kielcach, przetransportowana z Kielc. Tu na tym terenie elementy były składowane i scalane i później w ciągu 21 dni cała konstrukcja mostu stalowego, scalonego, ustrój ciągły, trzyprzęsłowy została nasunięta na docelowe podpory. Pociągi mają wrócić na ten odcinek w połowie 2023 roku. Prędkość, jaką będą mogły rozwijać, to nawet 120 km na godzinę. Koszt całej przebudowy linii kolejowej nr 35 na trasie Ostrołęka-Chorzele ma wartość około 347 milionów złotych. Projekt ubiega się o częściowe finansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Radio Nadzieja.